Mamy nowy zwiastun Test Drive Solar Crown, czyli gry wyścigowej z otwartym światem. Na Test Drive Unlimited wzorowała się taka seria jak Forza Horizon. Najpierw obejrzymy sobie zwiastun w całości, a później obejrzymy sobie krok po kroku, zobaczymy co w trawie piszczy. Jest to zwiastun na PlayStation 5, ale gra wyjdzie też na PC-ty, Xboxy i Nintendo Switch. Nintendo Switch. Tak, Together We Drive. Test Drive Unlimited, ta 2 bodajże, pamiętam jak wyszedł zwiastun tej gry, to było bardzo dawno temu, i twórca, jeden z twórców tamtej części powiedział, że jest to gra o jeżdżeniu samochodem. I myślę, że tutaj też nie należy traktować Test Drive Unlimited jako takiej gry, która ma być kopią Forza Horizon 5, czy 4, czy 3, tylko to ma być taki odrębny tytuł, do którego trzeba przynajmniej postarać się podejść z czystą głową, nie mając tych Forzowych szablonów gdzieś tam z tyłu głowy, nie? Mimo wszystko ludzie są przyzwyczajeni do Forza Horizon, do serii Forza Horizon i ekstremalnie przyzwyczaili się do tego, co jest, co oferuje Forza, i każda inna gra będzie oceniana pod kątem tego, czy może równać się obecnie królowej ścigałek, jaką jest Forza, nie? I myślę, że patrząc po tym, co my tutaj mamy, jeszcze daleko jest do Forzy. Tak jeśli chodzi o grafikę, zobaczcie chociażby pierwsze sekundy zwiastuna. To jest zwiastun na podstawie silnika z gry, nie? Nie jest to taki gameplay, że gameplay, tak? Mimo że tu jest napisane in-engine gameplay footage. Zaraz do tego dojdziemy, ale zobaczcie na te cienie tutaj, które dają nam barierki chociażby, nie? To są cienie rysowane gdzieś tam w dalszej odległości. No nie wygląda to dobrze, nie? Tutaj widzimy trochę roślinności. Tam w tyle jakieś budynki. Budynki wyglądają fajnie, tutaj dużo słońca. Jest ok, idziemy dalej. I tak,
Pierwsza rzecz, która zwróciła moją szczególną uwagę, to jest ruch kamery, gdy mamy widok jakby na samochód albo z maski. Wygląda to turbo sztucznie. Tak? To wygląda tak, jakby był nagrany gameplay faktycznie z tej maski i ten efekt poruszania się kamerą dodany na przykład w DaVinci Resolve. Bardzo prosto jest to zrobić, wystarczy, nawet nie używając jakiegoś tam ustawień jakichś tam w tym DaVinci Resolve, tylko zwyczajnie użycie presetu jakiegoś tam, to się nazywa kamera shake, taki efekt w tym programie. No i oni tutaj chcieli takiego dramatyzmu pewnie dodać do tego gameplayu. Ewentualnie jakoś zmodyfikowali kamerę w grze, żeby to wyglądało, wie, że się buja, że jest wysoka prędkość i tak dalej. Zaraz znowu zobaczycie ten efekt, ale zerknijmy jeszcze tutaj. Więc model samochodu wygląda naprawdę zajebiście. To trzeba przyznać. Super jest wykonany, szczegółowo. Ekstra. Ciekawe, czy oni dostają jakieś skany od producentów tych samochodów, czy sami wykonują krok po kroku wszystko w jakimś programie 3D czy coś takiego. Wewnątrz widzimy sobie, cofnijmy kawałeczek, widzimy sobie postać. Ciężko powiedzieć, czy to jest kobieta czy facet, mniejsza z tym, ale ma podświetloną twarz. To jest ciekawe. Będziemy chyba widzieć twarze swoich postaci w samochodach. Tam też jest coś podświetlone. I dogania korwetkę Huracan Performante z 17 roku. Tak, możemy tutaj wyzwać na Instant Challenge. No i też mamy tą twarz tutaj podświetloną, nie? Nie zasłaniam, okej. Tak, mamy tutaj rzut na detale w tym aucie. No i wygląda to chyba w porządku, tak? Myślę, że do jakości Forzy daleko tutaj. Zobaczcie sobie na te rzeczy, które są gdzieś tu pod silnikiem, nie? Nie wszystkie samochody w Forzie Horizon 5 są wykonane fantastycznie, łącznie z tym wnętrzem, tak? Łącznie z komorami silników i tym wszystkim, nie? Co dotyczy samochodu. Ale tam, gdzie są odsłonięte elementy w jakimś samochodzie, one wyglądają bosko. I tutaj też widać te różnice. Dobra, i tutaj mamy trochę widoku z kokpitu. Też kokpit jest w porządku, nie? Wygląda ok. Też znowu mamy tą podświetloną twarz. Ale tu widzę chyba coś dziwnego, to znaczy tarcza hamulcowa chyba wychodzi po, albo nie, bo to jest podczas ruchu to jest rozmyta pewnie felga, jak się wiesz, obraca. Rozmycie kół podczas ruchu w Forzie Horizon 5 jest naprawdę do dupy. Tam w pewnym momencie, wiesz, masz jakąś tam prędkość i ta felga nie obraca się tak, znaczy nie przechodzi z tego takiego obrotu powolnego w ten taki szybki obrót płynnie, nie? Tylko jedzie samochód, jedzie i nagle ta felga jest taka cała rozmyta. Jak w bardzo starej grze Juiced, nie wiem czy kojarzycie. Natomiast najlepiej jest to zrobione moim zdaniem w nowym Need for Speedzie. Tam znacznie lepiej się animują felgi, pięknie się tam animują felgi tak w ogóle. Cała gra, poza tym nie macie co równać do Forzy, ale chodzi mi o animację felg. I w GTA Online jeszcze wygląda to zajebiście. Tutaj chyba też wyglądało w porządku, tak jak teraz widziałem przez dosłownie ułamek sekundy. Wyglądało to ok. Tutaj mamy tego Lambosa jeszcze z góry rzut. No też widać jakiś tam silnik. W porządku jest, no. Nie ma się co czepiać tych modeli samochodów, dopóki ich nie zobaczymy z bliska już w grze. I tutaj mamy kolejny ten element gameplayu, faktycznego gameplayu, rzut na kamerę. Rzut na samochód z tej kamery z tyłu. I zwróćcie uwagę na to takie sztuczne te takie ruchy kamery. Widzisz? Tak. Nawet kurczę. Tutaj mamy tak jakby element interfejsu, nie? I kurde, ten element interfejsu. Tak, ewidentnie to widać. Zwróćcie sobie uwagę. To jest nałożony efekt na pewno w jakimś programie graficznym. Nawet nie jest to efekt nałożony bezpośrednio w grze na kamerę. Tylko zobaczcie, jak ten interfejs się tutaj rusza. Góra, dół, jakoś tak.
Nie? Może ten obraz jest jakoś tak specjalnie wycięty, żeby mieć miejsce na właśnie manipulowanie tym efektem. No dziwne, to dziwny zabieg. Chętniej bym zobaczył już tą przyspawaną kamerę do samochodu, niż żeby zobaczyć jakiś efekt nałożony w programie graficznym na gameplay nagrany w grze, nie? Zwróćcie uwagę, że postać chwyta za drążek do zmiany biegów i skręca kierownicą. Także wygląda to w porządku. Wiesz, to są takie podstawy teraz w grach wyścigowych. Mamy 23, zaraz 24 rok. Te gry powinny naprawdę teraz urywać nam dupy, nie? Z każdym razem, kiedy widzimy jakiś zwiastun. I tutaj znowu mamy cienie, które są przeciętne, nie? Wygląda to słabo. Zaśmiałem się w momencie, kiedy zobaczyłem, że ta gra będzie na Nintendo Switch, dlatego że Nintendo Switch to nie jest konsolka, która oferuje najwyższą wydajność w ogóle w czymkolwiek. To jest konsolka, na której grasz tak naprawdę w jakieś tam bardzo proste gry. Fabularnie jakieś tam RPG mogą być złożone, jeśli chodzi o historię, ale jeśli chodzi o grafikę, fizykę i te inne rzeczy, to są mniej złożone gry, nie? Mimo wszystko fajna konsolka, tylko chodzi mi o to, że wiesz, jednocześnie jak gra wychodzi na Nintendo Switch i na Xboxa, nie ma siły, muszą gdzieś pójść na ustępstwa, jeśli chodzi o tą grafikę, złożoność modeli, doczytywanie terenu, i to też na pewno będzie miało wpływ na jakość grafiki na konsolach i na PC. Nie ma opcji, no. I tutaj mamy rzut sobie na roślinność też w sumie, która wygląda spoko, nie? Wygląda to całkiem fajnie, tutaj gdzieś coś powiewa na wietrze, ekstra. I tu znowu ten efekt tej ruchomej kamery, widzicie? Tak się wszystko... No śmieszne to jest. Okej, nie będę się chyba bawił w rozpoznawanie samochodów, nie? Każdy wie, że to C7, jakaś chyba Z06 albo ZR1. ZR1 chyba będzie, nie? Tak, tutaj mamy workshop, Cyberport. Patrzę jeszcze, już chyba widzieliśmy to rondo wcześniej, nie? Na innym zwiastunie. No i tutaj też możemy sobie zobaczyć z bliska korwetkę. Bardzo w porządku wygląda. Kwadratowa rejestracja. Tutaj jakaś kamera do automatycznego tempomatu. W porządku. No i tutaj mamy showroom. Widzieliśmy to już wcześniej. I tu widzicie AX100. Niektórzy gracze mają już dostęp do wersji alfa test drive'a i mogą sobie grać. A, tak w ogóle to wracając do tej kamery, tej trzęsącej się i tych efektów dziwnych, to tutaj mam zlepek takich gameplayów, które już mieliśmy do tej pory, i kamera normalnie wygląda tak w grze. Nie, czyli widzicie, jest taka prawie że sztywno przyczepiona do samochodu i nic tam się nie buja, ani nie drga w jakiś taki dziwny sposób, tak? Nie, jest to takie bardziej przyspawane do samochodu. Tak, to jest zlepek tych gameplayów, które już tam widzieliśmy podczas tych pokazów pierwszych test drive'a. I zobaczcie sobie, jak dziko teraz wygląda ten gameplay z tymi ruchami kamery. To... Nie, no coś tu jest nie tak. W ogóle te ruchy kamery nie są... Nie wynika to z tego, co się dzieje faktycznie z samochodem, nie? No ale mniejsza o to. Dobra, i teraz pokazali nam elementy dostosowania samochodu, więc performance, cosmetic. Ten interfejs prawdopodobnie też się zmieni. To jest jeszcze wersja alfa gry. Tak swoją drogą słyszałem o wersji alfa tej gry i ludzie tam, ci testerzy właśnie mówili, że tragedia. No ale to jest wersja alfa, no gra musi przejść też przez te różne wersje alfa, beta, żeby wyszła na już publiczną i żeby można było sobie w nią zagrać. Ja wolę, żeby oni testowali, czy tam pracowali przy tej grze nawet te 2 lata. Moim zdaniem, na obecną chwilę, tak jak wygląda ta gra na zwiastunach, gameplay i to, co pokazują, jest jeszcze tak kilka lat za wcześnie, żeby ta gra wyszła. Powinni jeszcze poczekać z tym gameplayem, bo ludzie sobie od razu wyrobili jakieś tam zdanie na podstawie tego. A te gameplaye, umówmy się, i to, co pokazywali wcześniej, było naprawdę kiepskie. No nie było to... O, ZL1 to jest korwetka. Nie było to...
na poziomie obecnych współczesnych gier. Ale dobra, co my tutaj mamy? Więc mamy jakieś klasy, mamy samochód, tutaj mamy moc, filtr powietrza. Kurde, bo to tak szybko idzie, że muszę chyba klatka po klatce, nie? Zobaczmy sobie po kolei. Tutaj coś sobie kupujemy za 20 tysięcy kredytów. Ignition. Tutaj mamy ikonkę świec. Tak i po prostu zwiększamy sobie moc naszego samochodu. Tak, kupiliśmy. Cyk. Tutaj mamy piston and flywheel. Czyli tłoki i koło zamachowe. Też możemy sobie to ulepszyć. I mamy wydech. Ciekawe, czy będzie się zmieniał dźwięk samochodu. Czy poszli tak daleko, nie? Jak wymienimy sobie ten wydech. Okej, okay, widzę, że tutaj zmienił moc do 881 koni mechanicznych. No i tutaj mamy zawieszenie, hamulce. Hamulce, tyk. No i ulepszam. Statystyki przypominają trochę te sporty, nie? Praktycznie identyczne. Interfejs jest oczywiście inny, tak? Kurde, bo tu faktycznie to tak zapiernicza z tymi... Patrzę, czy są jakieś w ogóle inne opcje niż to, co mamy w Fordzie, wiesz? To mnie interesuje najbardziej. Ale chyba nie. A, tutaj fajne są ikonki, że mamy faktycznie ten amortyzator tam krótszy. All-road, off-road, stock. Okej. Okay. Super sport, czyli obniżyliśmy sobie furę. Ok. I mamy skrzynię biegów. I tu możemy sobie też. O, ciekawe. Tutaj możemy krótką skrzynię, chyba wielozadaniową albo średnią. I możemy też dać dłuższą skrzynię, żeby z dłuższymi biegami. Nie możemy sobie chyba tego dostosować, wiesz, po. Ciekawe. Okay. No i tutaj mamy skrzynię biegów. Ikonka przypomina bardziej dyferencjał, ale może się mylę. Mm-hmm. I dalej mamy to. Aerodynamika. Chassis. Czyli klatka bezpieczeństwa, tak? Ok, a tutaj? Aerokit. Co to nam robi? Super sport, ale zobaczcie. Coś tutaj wymienił? I nic się nie zmieniło na samochodzie. Nie, tak. Znaczy co zmienił? Co, wypolerował lakier czy coś? Jakąś polerkę, żeby powietrze lepiej opływało? Nie wiem, no po prostu nic się nie zmienia za autem, zobaczcie. A, okej. Okay. Po prostu zwiększamy opływowość, wymieniamy elementy karoseli na jakieś bardziej opływowe, nie wiem, perowskitowe, że będzie od razu energię pobierać z wiatru. Nie mam pojęcia, no. Coś tam się stało z tym samochodem. Tu mamy offroadowe jakieś oponki. O, model opon wygląda bardzo fajnie. No i jest to model trójwymiarowy, nie jest to tylko teksturka. W porządku. Dobra, idziemy sobie dalej. I tu mamy semi-slick i na końcu są slick, ale zablokowane ma gościu. Dobrze, no to idziemy sobie dalej. A no i właśnie, jeśli chodzi o tą grafikę, też warto brać pod uwagę, że jest to nagrane na konsoli PlayStation 5. Jest to gra z otwartym światem. Jak widzicie, samochody mają sporo detali i może ze względu na to gra nie wygląda jakoś top, nie? Ale może na PC-tach będzie wyglądać znacznie lepiej niż na konsoli. Chociaż nie wygląda tak źle, tylko po prostu wygląda jak jakoś niskobudżetowa gierka, nie? Mhm. Co my tutaj mamy? Czekaj, co on tu? Aha, ECU, okej. I tutaj ECU sobie wdupczył i ma prawie 1000 koni, bardzo ładnie. Teraz ten samochód będzie nie do powstrzymania. Nic go nie powstrzyma. To tak, klatka po klatce jadę, bo tutaj naprawdę szybko tuningował. I tutaj mamy kosmetyczne rzeczy. I widzicie, że z kosmetycznych rzeczy, przynajmniej do Corvetty. A nie, mamy cosmetic parts. Ale czy to będą... Nie?
Ciekawe, co to będzie. Może to będzie tylko przyciemnianie szyba. Może będzie na przykład, że możemy sobie spoiler na dachu do Corvette wrzucić. Cholera wie. Tutaj też jakieś kolory mieliśmy, ale chyba nie warto nawet na to patrzeć. Tak, po prostu mamy kolor. Jakiś karbonowy, chromowany, matowy, metaliczny. No. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy nakładanie naklejek. Och, tu ciężko będzie pokonać Forzę w tej kwestii. Jakieś tylko takie proste naklejki będzie można sobie dać i tyle. Powiem wam, ja tak nie używam ostatnio tych malowań nawet w Forzie. Jakoś tak mi się to znudziło już. Czasami sobie coś tam dam, ale im starszy jestem, tym wolę właśnie takie samochody w standardowych kolorach, jakichś takich, które możemy sobie faktycznie w salonach kupić. I tu mamy tutaj mamy cosmetic parts, czyli właśnie mamy wymieniane teraz felgi. Okej, okay. Mamy przyciemnianie szyb oczywiście. I co jeszcze mamy? I mamy, i to jest bardzo fajne na przykład, że możemy sobie wymienić elementy wnętrza. Jak ktoś gra na kierownicy, mam nadzieję, że wsparcie dla kierownic będzie tutaj fajne, to doceni na pewno bardziej to niż takie nakładanie naklejek jak w Forzie, nie? Ale większość osób gra na padach. Ciekawe właśnie, jak to będzie z tą współpracą z kierownicą tutaj. No i tu możemy sobie różne kolory wnętrza, prawdopodobnie oficjalne, wybrać. Spoko! Bardzo fajna sprawa. Widzicie tutaj pewne różnice, nie? Podchodzą do tej gry tak bardziej dojrzale niż do Forzy. Jest to coś innego po prostu. Zwracam uwagę, kurczę, na te felgi. Coś mi tu nie pasuje z tymi felgami w tym samochodzie. Znaczy ogólnie z tymi kołami. Jakoś tak... No nie wiem, tak jakby nie było od tego samochodu. Ale okej, okay, może się mylę. Idźmy dalej, olejmy to. Więc tutaj mamy piękne wejście samochodem po progach zwalniających, które są prawdopodobnie wysokości prześwitu tego samochodu, więc raczej nie możemy liczyć na to, że będziemy mieli coś takiego, że możemy stracić kontrolę nad samochodem wjeżdżając na krawężnik. Jakby wiesz, test drive'a raczej oczekuje czegoś takiego, że będzie bardziej realistyczny niż Forza Horizon 5 na przykład, nie? Ale tu chyba... Nie mamy na co liczyć pod tym względem. Patrz, jak najeżdża na ten próg zwalniający. Czy coś się w ogóle z tymi kołami dzieje? Wiesz, o to mi chodzi. Ciężko poznać po Corvette. Po prostu te progi zwalniające wygląda na to, że one są taką tylko teksturą. Tu widać. Tak, to nawet nie... To jest tylko teksturka. To nie jest model. Zobaczcie, jak samochód najeżdża na to, nie? Czyli będziemy mogli kompletnie ignorować tego typu elementy w świecie. Może nie wszystkie, ale... Mogliby... Ej, po co to dali, nie? Może chodziło o to, żeby zwiększyć szczegółowość świata. Spoko, ale jest to w sumie gra wyścigowa, nie? No to po cholerę progi zwalniające. Dobra. Idziemy dalej. I tu znowu ta trzęsąca się kamera. Przez chwilę chyba była. Czepiamy się, no wiem. Teraz gościu wjeżdża na tor wyścigowy. Czyli dokładnie to, czego fani test drive'a nie oczekują od test drive'a. Czyli jazdy po torze. Raczej oczekują tej jazdy po fajnym świecie, nie? Dobra, i tutaj widzimy całkiem ładne odbicia na torze, na drodze. W porządku to wygląda. Tutaj widzimy element dźwiga. Okej, to wyglądało dziwnie, ale jedźmy dalej. No i tutaj mamy taki spory rzut na jakiś taki niewielki tor gdzieś tam na przedmieściach, no nie? Tutaj widzimy jakiś wieżowiec. Spoko to wygląda, widać, że zróżnicowane tereny. Chętnie bym to objeździł właśnie w takim test drive'ie z ładną grafiką i tak dalej. Naprawdę wygląda to w porządku. Jeśli wyjdzie na PC z lepszą grafą niż na PlayStation 5, spoko. Nie jest zła ta grafika, co? Byleby się właśnie tymi samochodami fajnie jeździło. I tutaj znowu macie ten
tą trzęsącą się kamerę, nie? Okej. Dobra. A co my tutaj mamy? Tak. Parking line? Parking lane chyba, nie? Okej. Można sobie tu zaparkować. Może to będzie jakiś element gameplayu albo coś takiego. A z przodu mamy Mustanga. W porządku to wygląda, powiem ci, naprawdę. I tutaj mamy Forda jadącego z naprzeciwka pod prąd. Chyba był nowy Mustang, nie? Też całkiem ładne te refleksy były, trzeba przyznać. Czekaj, próbuję cofnąć. A w sumie mamy tutaj widok, nie, na te refleksy, więc bardzo ładnie jest odbita lampa na przykład, ta też. Ciekawe, czy będą lepsze niż w Forzie. Okej, i mamy ten bardzo ciekawy wjazd na parking, więc jak już wcześniej widzieliśmy, progi zwalniające, przynajmniej tamte, nie działały. Ale mamy wnętrze parkingu i tu jest bardzo ciekawa też rzecz, bo wygląda na to, że już zrobili działające oświetlenie samochodu, bo zobaczcie, mamy wjeżdżającą korwetkę, świeci sobie strumieniem światła w tamtą stronę, samochody na parkingu dają cień na PS5, tak? Tam gdzieś nawet dalej jest ten cień, także wygląda to dobrze, ogólnie takie oświetlenie od samochodu, nie? Ładnie się to wszystko oświetla, naprawdę w porządku. Czekaj. Tutaj korwetka wjechała sobie na próg, czyli wygląda na to, że nie wszystkie progi będą działać. Jedne będą działać, a inne nie, domyślnie, które działają. I tutaj chyba nie jest nawet kwestia samego progu, tylko sam ten wjazd jest jakby jednym wielkim takim progiem, nie? Zwalniającym. Okej. Mi się sam ten setting podoba, czyli Hong Kong. To jest spoko, naprawdę. Tutaj widzę, że w Hongkongu wszyscy abartami zapierdzielają. Patrzę jeszcze na te modele samochodów, bo dobrze to wygląda, kurczę. Cienie tutaj, w tym garażu akurat, w parkingu, nie? I zobaczcie sobie też tutaj, jak korwetka oświetla, co to jest, Macan. Nie? I jak ładnie sobie pracuje tutaj cień. Także wygląda to dobrze, kurczę. Naprawdę. Będzie to robić robotę w takich miejscach. Zwłaszcza, że nam, fanom Fordzy, brakuje terenów typowo miejskich, więc takie fajne gdzieś tam parkingi podziemne mogą być naprawdę ciekawym dodatkiem. Jakiś widok z kamery mamy. O, i tutaj mamy też rzut na widok na ten kokpit. Też sporo elementów tutaj widać. Komora silnikowa. Nie wiem właśnie, czy w korwetcie ZR1 z kokpitu można zajrzeć sobie pod maskę. Byłoby to fajne. Ale nie widać tam nic. No, ciemno jest pod maską, co tam ma się świecić, prawda? Tutaj mamy ręce na kierownicy. Bardzo ładnie leżą, trzeba przyznać. Paznokcie są tego samego koloru, co ręce. Patrzę na swoje paznokcie. W sumie są kuźwa podobne. Może to Azjatka. Może ma pomalowane paznokcie, nie wiem. Tutaj znowu ten abarcik. Ciekawe, że w Hongkongu jeżdżą raptorami, nie? Może jeżdżą. Okej. No i tutaj mamy pojedynek. Znowu ta sama postać, ktokolwiek to jest, Huracan, ten sam. Mamy jeden na jednego, bardzo fajnie. I tutaj jest też rzut na dym z układu wydechowego, który moim zdaniem wygląda w porządku. Nie? Jest okej.
I też mamy zapalające się hamulce przy ostrym hamowaniu. W porządku to wygląda, trzeba przyznać, nie? Sama animacja tych felg też wygląda, moim zdaniem, nawet ładniej niż w Forza Horizon 5, tak? Bo naprawdę Forza kuleje pod tym względem, jeśli chodzi o animację felg podczas szybkiej jazdy. A tutaj to wygląda, faktycznie widać, że to jest ten sam model felg, ten sam kolor nawet. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale felgi potrafią zmieniać kolor, jeśli jedziesz z większą prędkością w Forza Horizon 5. A tutaj widać, że to jest ta sama felga, więc to jest plus, nie? Dobra, idziemy sobie dalej. Okay. I tutaj mamy gdzieś metę. Spoczko! Wygląda to... Ten gameplay poza tymi ruchami kamery moim zdaniem wyglądał fajniej na teraz, tak? Mogliby to pokazać zamiast tej rozgrywki youtuberów, wtedy co ścigali się bez żadnego, wiesz, ładu i składu, nie? Tam pozjeżdżali się w jedno miejsce z całego świata i tam sobie gdzieś giercali, no. Dużo lepiej wygląda ten gameplay, mimo wszystko i tak mam złe uczucia co do tego tytułu. Jakoś tak... Mam wrażenie, że ta gra... powinna wyjść tak z 5 lat temu, żeby móc konkurować na rynku gier wyścigowych. Chociaż The Crew 2 też nie wygląda, The Crew Motorfest też nie wygląda jakoś cudownie, dużo lepiej od Forza, jednak jakoś tam graczy przyciąga, nie? Oczekuję raczej od Test Drive'a takich doświadczeń, wiesz, gęstszego jakiegoś miasta, jakiejś takiej jazdy bardziej realistycznej, że inni gracze też będą jakoś przestrzegać, powiedzmy, zasad ruchu drogowego, może coś w tym rodzaju, nie? A nie wszyscy będą, wiesz, zadupczać gdzieś tam po krzakach jakimś Ferrari albo McLarenem, nie? Tylko czegoś takiego bardziej realistycznego. Nie mówię, żeby to było od razu Assetto Corsa, tak? Tylko chodzi o to, żeby można było sobie tutaj pojeździć bardziej realistycznie samochodem niż w Forzie, nie? Chyba takiej gry mi obecnie brakuje. Będąc posiadaczem kierownicy, ale także grając na padzie. To by było naprawdę fajne i to jest, myślę, że miejsce dla tej gry, gdzie ona mogłaby zaistnieć i myślę, że następny zwiastun powinien właśnie pokazywać taką rozgrywkę bardziej dojrzałą, nie? Bardzo podobał mi się ten wyścig jeden na jednego, gdzie spotykamy sobie, wiesz, gdzieś tam gościa i jeździmy po mieście i ścigamy się. To jest bardzo fajny koncept. Oczywiście w Forzie też to jest, ale możesz jechać, wiesz, na przełaj, nie? Czasami nawet tak trzeba, żeby wygrać. No i... No, może być to bardzo ciekawe doświadczenie, ten test drive. Ja tam trzymam kciuki za tą grę, ale naprawdę mam złe przeczucie. Mam złe przeczucie co do tej gierki. Nie wygląda to dobrze. Ale trzymam kciuki tak czy inaczej. Jeśli wyjdzie, to zagram. Jestem naprawdę zmieszany. No ale zobaczymy. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.